Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i co, przychodzę do Daily Update'u bez tutaj zbędnego gadania. Co na DAX-ie? Wczoraj na DAX-ie był grany long. Z tego tutaj miejsca pod dołkami na otwarciu rynków. Spodziewałem się dojścia właśnie do mojej strefy i następnie shortów. Tutaj dostałem stop lossa, więc to nie poszło. Do około godziny 16 dostaliśmy wejście do strefy, zebranie SLi, które tutaj oznaczyłem i mamy ruch do dołu. Wtedy już nie handlowałem, nie są to moje godziny handlu, ja handluję tylko sesję Londyn oraz Nowy Jork, także po prostu już tutaj nie handlowałem. Do 14.30 nie było tutaj dla mnie trade'a, więc w niego nie wchodziłem. Także ominął mnie. Tutaj jeden SL na DAX-ie, złoto, TP zaliczone, TP zgarniane w tym miejscu dokładnie. Long runy z tego miejsca już pokazuję, żeby miało to miejsce na grupie. Tutaj, że long na goldzie. Proszę bardzo. RR wykręcone, czy 1 ile? Do 4,8. Także tak to wyglądało. I co teraz? Gold osiąga też drugie TP, wybicie szczytu. Ja już tego nie trzymałem, ze względu na to, że były ważne newsy odnośnie w Stanach. Od 15 chyba do 16 tam było zwolnienie budowy, czy coś takiego. Pracowników, chuj wie, nie pamiętam dokładnie jak to szło z tą nazwą, ale były newsy, dlatego zdecydowałem się zamykać przed newsami, przed 15, właśnie na newsach był ten spadek, no i potem gdzieś tam sobie poszliśmy, także taką tutaj decyzję podjąłem. I dobra, co dalej, co dzisiaj widzę na handlu, także przechodzę bez zbędnego pierdolenia, co tutaj dzisiaj obstawiam i na co się zapatruję. Dobra, i tak, to co zawsze, czyli euro USD, to co codziennie staram się przyhandlować, jeśli widzę setup. Na euro USD dzisiaj dla mnie nie wiadomo. Nie jestem w strefie przewagi, jestem w całkiem niezłym miejscu, ponieważ jestem w miejscu, gdzie jest więcej zlokalizowanej płynności, gdyż wybiliśmy ten dołek, gdzie są SL-e innych tutaj uczestników rynków, zebrana płynność i zobaczymy, czy stąd ruszą. Czekam na otwarcie, jeśli będę widział jakieś tutaj potwierdzenie na mniejszym timeframe, bo handluję M5M1, także no nie będę tego tutaj pokazywał, to liczę na dojście do 1.10.350, ewentualnie tutaj do tej linii, czyli 1.115. I tak widzę euro, czyli dzisiaj widzę pod, longi i następnie kontynuacja i będziemy ewentualnie patrzeć, co się będzie zmieniać. Także tak widzę euro i taki pomysł na ten moment mam na euro. Luknę jeszcze DAXa, czy coś dzisiaj tutaj widzę. I na DAXie tak, po shortach z tej strefy, które niestety nie dopilnowałem, spodziewam się zejścia dzisiaj po wybiciu tych dołków i wejścia gdzieś tutaj głębiej w tą strefę. Szczególnie tutaj tą linię, którą mam tutaj wyznaczoną po środku. Dlaczego tak? Bo tak obstawiam, nie argumentuję, na to kładę kasę i tyle. Będę tutaj szukał dla siebie longów dalszych na DAX-ie i tak to widzę. I co? Nie ma co więcej tutaj gadać. Pewnie dużo pytań o Bitcoina, także przejdę do Bitcoina. Co tutaj na nim słychać i co się tutaj dzieje? Także tak, Bitcoin to co mówiłem. Reakcja ze strefy, o której cały czas trąbiłem, że 30K, 31, korekta się zapowiada i tego samego się spodziewam. Na ten moment spodziewam się Bitcoina po 22 400, także zobaczymy, co się tu będzie działo. Jeśli dolar dalej będzie się osłabiał, no to nie ma na to szans po prostu. Także co? Na ten moment mamy korektę do góry, czego się spodziewam? Dojście do 30 tysięcy i tutaj będzie decyzja o tym, czy dalej ten rynek ktoś chce shortować. Jeśli osoba będzie bronić swoich zleceń, no to ja wtedy będę wiedział, że ta osoba spodziewa się cen przynajmniej 22 tysięcy lub przynajmniej zebrania tej płynności, która tutaj jest zlokalizowana. Po co? Po to, by napędzić ewentualnie dalsze wzrosty i ruszyć wyżej. Jak wiecie, jak widzicie, jak spojrzycie sobie na wykres, no to jeśli macie takie coś, cena cały czas Wam rośnie, w pewnym momencie brakuje tak zwanego paliwa, czyli płynności, po którą cena wraca i dalej może kontynuować wzrost, także bez większej korekty ja nie widzę większych wzrostów na Bitcoinie. Jeśli dostanę większą korektę, na przykład do tego miejsca, to będę chciał w tym miejscu się przyłączać w górę i mój target wtedy nawet na Bitcoinie to byłby 44 tysiące. Także tak to widzę, jeśli chodzi o Bitcoina i tak się na to zapatruję. Na ten moment w ogóle nie handluję na krypto, ze względu na to, że są tu dla mnie nudy. Nie widzę tu nic ciekawego na mniejszych interwałach. Nie chcę mi się w to bawić. Wolę sobie handlować na Forex i ewentualnie sobie przyhandlować te trzy pary, które handluję, czyli DAXa i dodatkowo złoto. Także tak to wygląda. Ether to samo co Bitcoin. Nic ciekawego tutaj nie powiem i odkrywczego. Ja bym czekał na strefę 1579. Nie interesuje mnie naprawdę to, że jest hype na krypto teraz, bo urosło nie pierwszy raz i nie spadnie pierwszy raz. Także takie tutaj mam podejście. I co? Próśb o analizę żadnych nie było. Także nic tutaj dla Was nie mam z próśb. I czekam. Czekam na rozpoczęcie sesji i będę tutaj wstawiał pozycję
na Pablo Setup na kanał. Także co? Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wysłuchanie i co? Widzimy się w następnym update'cie. Pozdrawiam serdecznie.